roku bieżącym obchodzimy jakże ważną, setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Co roku gromadzimy się właśnie tutaj, pod pomnikiem w Parku Miejskim i co roku przeżywamy ważne rocznice dla naszego narodu. Ale rok bieżący jest rokiem wyjątkowym i co do tego chyba nikt nie ma z nas wątpliwości. Jak co roku uroczystości zostały rozpoczęte uroczystą mszą świętą w intencji Polaków, w intencji rodaków pochodzących z naszego miasta i następnie udaliśmy się właśnie tutaj do Parku Miejskiego pod pomnik, gdzie wspólnie z mieszkańcami, wspólnie z delegacjami, które przyjęły nasze zaproszenie, został odśpiewany w czterech zwrotkach Mazurek Dąbrowskiego. W następnym punkcie programu miał miejsce krótki montaż słowno-muzyczny pod nazwą Niepodległość 100 lat minęło. Montaż został przygotowany przez dzieci i młodzież z Grybowa. Kulminacyjnym punktem, można powiedzieć wydarzeniem dnia dzisiejszego było odsłonięcie tablicy, nowej tablicy, która została zamontowana właśnie na naszym pomniku. Tablicy, która upamiętnia mieszkańców, naszych rodaków, ludzi, którzy pochodzili z Grybowa i zapłacili za udział w wojnie najwyższą cenę, czyli swoje życie. Na tablicy znajdują się imiona i nazwiska osób, które walczyły i poległy w wojnie polsko-bolszewickiej, nazwiska i imiona osób, które walczyły w powstaniu styczniowym, w I wojnie światowej, jest również tak zwana grybowska lista katyńska oraz nazwiska osób, które walczyły w trakcie II wojny światowej. Dodatkowym elementem dnia dzisiejszego było również uroczyste złożenie ziemi z miejsc zagłady, która właśnie tutaj została złożona specjalnie przygotowanej ku temu celu krypcie. Ziemia pochodzi z miejsc zagłady Polaków, przede wszystkim z Katynia, z Miednoje, z Bykowni oraz z tragicznego wypadku ostatnich, można powiedzieć, czasów, bieżących czasów, czyli ziemia ze Smoleńska. Korzystając z okazji, to przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszych uroczystościach. Tak liczna obecność mieszkańców, tak liczna obecność delegacji świadczy tylko o tym, że jesteśmy patriotami, że pamiętamy o przeszłości, że pamiętamy o ludziach, którzy walczyli o naszą wolność, walczyli o naszą niepodległość. Osobiście pragnę serdecznie podziękować współinicjatorowi powstania tej nowej tablicy, która została zamontowana na pomniku, który znajduje się w tej chwili za moimi plecami. Dziękuję naszemu rodakowi, panu Grzegorzowi Szczecinie, który, tak jak wspomniałem, był inicjatorem powstania tej tablicy i pracował przy jej powstaniu. Dziękuję serdecznie, tak jak powiedziałem, wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział. Co roku licznie się gromadzimy, ale w dniu dzisiejszym naprawdę jestem bardzo dumny z tego, że było nas tak dużo i cieszę się, że właśnie ten dzień udało się nam uczcić razem. Kończąc to, przede wszystkim pragnę pogratulować wszystkim tej pięknej rocznicy, rocznicy stulecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Pragnę życzyć przede wszystkim dużo zdrowia, dużo cierpliwości, wytrwałości oraz przede wszystkim satysfakcji z tego, co robimy, bo to, co my staramy się robić, na pewno pozostanie na długo w pamięci naszych następców i młodego pokolenia. Na zakończenie pragnę też Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym ważnym również akcentem, ważnym elementem było to, że właśnie na tym pomniku, który jest w tej chwili za nami, znalazło się godło państwa polskiego. Orzeł wraz z koroną to pamiątka, która pozostała po nieistniejącym już pomniku tysiąclecia państwa polskiego, który znajdował się na płycie rynku miejskiego w Grybowie. Cieszę się, że właśnie te inicjatywy, które zostały przygotowane przez samorząd miasta Grybowa, że pamiętaliśmy o tym, udało się zrealizować i jest mi niezmiernie miło dzisiaj o tym mówić. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego, aby właśnie ten dzień dzisiaj miał taki wymiar. Dziękuję przede wszystkim panu przewodniczącemu Rady Miejskiej w Grybowie za to, że właśnie zadanie
wmurowania nowej tablicy mogło znaleźć odzwierciedlenie w budżecie miasta. Dziękuję wspomnianemu już panu Grzegorzowi w Szczecinie. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego święta w dniu dzisiejszym. Pani dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie oraz wszystkim współpracownikom tej jednostki. Dziękuję również pracownikom urzędu. Dziękuję wszystkim delegacjom, które przyjęły nasze zaproszenie na dzisiejsze uroczystości i były tutaj razem z nami. Życzę wszystkiego najlepszego i cóż, pragnę życzyć kolejnych 100 dobrych lat. Świętujmy tą niepodległość, pamiętajmy o naszych przodkach i przede wszystkim doceniajmy tą niepodległość. Życzę wszystkiego najlepszego. W 2015 roku podjąłem inicjatywę, aby mieszkańcom miasta i ziemi grybowskiej, a także sądeczanom przybliżyć postacie grybowskich ofiar mordu katyńskiego z 1940 roku. Dlatego też na łamach miesięcznika naszego regionalnego Sądeczanin ukazywały się życiorysy i sylwetki naszych grybowskich bohaterów. I też tam właśnie w życiorysach i w tych tekstach, artykułach znajduje się źródło dzisiejszej realizacji, dzisiejszej inicjatywy, która we współpracy z Urzędem Miasta od października 2016 roku była realizowana. W ramach przygotowań do upamiętnienia naszych grybowskich bohaterów udało ustalić się 105 nazwisk ofiar Powstania Styczniowego, I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, II wojny światowej oraz ofiary mordu katyńskiego z 1940 roku. Tutaj należy odwołać się do wystąpienia pana burmistrza, który mówił, iż odsłonięcie pierwotne pomnika miało miejsce w 1959 roku. Ówczesna sytuacja społeczno-polityczna nie pozwalała na to, aby stawać w prawdzie, mówić prawdę o Katyniu, o mordzie polskich oficerów. Mówiono, że uciekli do Mandżurii, tak? Nie pozwalano mówić o Powstaniu Styczniowym, nie pozwalano mówić o wojnie polsko-bolszewickiej, o cudzie nad Wisłą. Dopiero zmiana sytuacji społecznej i politycznej po 1989 roku pozwala na to, aby spojrzeć na historię w świetle prawdy, tak, i faktów. A w Grybowie od 1989 roku ta inicjatywa nie została do końca podjęta i zrealizowana, dlatego podjąłem tą kwestię i zaproponowałem panu burmistrzowi, aby w sposób godny upamiętnić nasze grybowskie ofiary, które na przestrzeni wieków walczyli, przelewali krew i wpisali się w dzieje naszej ojczyzny, kształtując naszą tożsamość. W ramach dzisiejszej uroczystości w pomniku złożyliśmy ziemię z Katynia, z Miednoje, Bykowni, miejsc kaźni polskich oficerów mordowanych przez NKWD w 1940 roku oraz ziemię z miejsca największej tragedii po 1989 roku naszego narodu ze Smoleńska. Ziemia ta została przekazana przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Komitetu Katyńskiego, pana Andrzeja Melaka, na moje ręce w maju bieżącego roku. Natomiast ja przekazałem tą ziemię panu burmistrzowi. Kwestia złożenia ziemi była wspólną inicjatywą moją i pana burmistrza.